70% polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie otrzymuje w terminie płatności za wystawione przez siebie faktury. 3/4 z nich próbuje z tym walczyć na różne sposoby, ale najczęściej spotykanym jest ten, gdzie we własnym zakresie próbują monitorować swoich klientów poprzez swoje działy księgowości lub działy kredytowe. Spójrzmy jednak krok wcześniej, jak przedsiębiorstwa starają się zapobiec sytuacji przeterminowań. I tutaj już w 14 fali badań BBMSP Index wynika, że najczęściej stosowanym zabezpieczeniem przez firmy współpracy z nierzetelnym kontrahentem jest sprawdzanie takiego potencjalnego odbiorcy w rejestrze długów, po prostu. Coraz tak robi około 57,4% badanych. Coraz większą popularnością cieszą się również ubezpieczenia należności, z których korzysta już 10% firm. Natomiast bardzo zastanawiający jest i uderzający fakt, że 22% z badanych przedsiębiorców w ogóle nie weryfikuje swoich odbiorców. No, rodzi się tutaj pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przecież nie sztuką jest zacząć współpracę z nieodpowiedzialnym odbiorcą. Sztuka jest zrobić biznes z kimś, kto nam potem zapłaci za naszą usługę.